Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić gulasz wieprzowy. Zapraszam do oglądania. Potrzebujemy do tego mięso. Ja mięso mam z łopatki, pieczarki, pomidor, dwie marchewki, ogórek kiszony, cebula, smalec, no i przyprawy. Zaczynamy. Na początek nagrzewamy patelnię, wrzucamy smalec i przesmażymy dobrze nasze mięsko. Mięsko, jak widzicie, mam już pokrojone, żeby nie przedłużać filmiku. Smalec nam się nagrzeje, wtedy będziemy rzucać mięsko. Teraz przygotujemy cebulę. Smalec już jest nagrzany, wrzucamy mięsko. Cebulę mamy przygotowaną, teraz kryjemy pieczarki takimi pastrykami. Mięsko nam się bardzo ładnie przysmażyło. Dodajemy teraz czerwonej papryki, można dać wędzonej też. Mieszamy, tak żeby papryka nasza troszeczkę się podsmażyła. I dajemy teraz cebulkę. 2-3 minuty smażymy. Zobaczcie, jaki idealny kolor, piękny. Po 2-3 minutach dodajemy pieczarki. I też smażymy do 3 minut razem. Mięsko nam jeszcze się smaży. My teraz pokroimy sobie pomidorek jeden. Skórkę mam obraną. Takie drobne kawałeczki. Dodajemy do mięska. Dobrze wymieszać. I marchewkę. Minutę posmażymy i możemy wstawić do garnuszka i zalać wodą. Nalewamy wodę, tak żeby przykryć nasz gulasz. Dodajemy pieprzu, soli. Ogórki my damy na sam koniec. Ziele angielskie i liść lawrowy. Przykrywamy pokrywką i gotujemy do miękkości. I sprawdzimy teraz, czy nasze mięsko już się robi mięciutkie. No, już jest bardzo miękkie. Teraz możemy już dodawać ogórka na koniec. Dobrze wymieszać i będziemy zaraz zagęszczać nasz sos. Dajemy jedną łyżkę i jeszcze troszeczkę mąki. Nalewamy wodę, też nie za dużo, i dobrze wymieszać. I na koniec ja wrzucam taką zieleninkę, Wam pokazywałam na nagraniu, jak ja robię na zimę. I właśnie zawsze wykorzystuję do sosu, do zupek, wrzucam przygotowane taką kostkę zieleninki. Gotujemy do 5. Do tego usmażyłam placuszki i wlewamy nasz gotowy sosik. Pachnie niesamowicie. Próbujcie z przepisem. Gotuj z Maszką. Jeśli Ci się podobały moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.